Ja jestem Bert i zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek z Formuły 1 2014 Kariera. No i dzisiaj znajdujemy się w Wielkiej Brytanii, moi drodzy. Będziemy jechać na bardzo mokrym torze. Sesja kwalifikacyjna była w ulewnym deszczu, dlatego też niespodziewanie na pierwszej pozycji jest Nico Hülkenberg, więc wielkie gratulacje dla tego zawodnika. My na trzeciej pozycji, piąty jest Fernando Alonso, no i pierwszą dziesiątkę zamyka Lewis Hamilton, więc pech Mercedesa w sesji kwalifikacyjnej, no nie mogli zrobić bardzo szybkiego okrążenia, więc taka, a nie inna pozycja. Tak więc startujemy, zobaczmy Nico Hülkenberg, bardzo słabo, bardzo ładnie Jenson Button, no i widzimy Valtteri Bottas na czwartej pozycji, tutaj będziemy na pewno jeszcze walczyć o pozycję numer nawet jeden, zobaczymy jak rozwinie się sytuacja na dwóch, trzech pierwszych zakrętach. Fernando Alonso, bardzo ładnie. No tutaj kto by się tego spodziewał, jest Hülkenberg, bardzo ładnie pierwsza pozycja, no i na tym prawym zakręcie bardzo słabo Jenson Button wystartował, widzieliśmy pierwsze metry znakomicie, no ale potem przyblokowany delikatnie, nie wiedział co zrobić, no i jest pozycja numer 3 Jensona Buttona, tak więc to nie jest najgorsza pozycja, no ale też nie można powiedzieć, że tutaj nie popełnił jakiegoś tam błędu. Jest trzecia pozycja Jensona Buttona, my na pozycji numer 2, pierwsza pozycja Nico Hülkenberg, więc tutaj można powiedzieć, że znakomicie wystartował kierowca Force Indy, no i na tym bardzo mokrym torze, bo bardzo ciężko się tutaj jedzie, sensacją byłoby właśnie zwycięstwo takiego kierowcy, chociaż no to właśnie w takich wyścigach ci kierowcy muszą szukać szansy na to, aby zwyciężyć, aby być w pierwszej trójce. Tutaj delikatnie ścinamy zakręt Becketts, no i tutaj widzimy kolejny już trzeci zakręt, taki łuk TS-ki, niesamowite, i tutaj na deszczu naprawdę bardzo trudne do okiełznania, ale dajemy sobie całkiem nieźle radę. Tak więc pierwsze okrążenie tego wyścigu jak na razie przebiega po naszej myśli. Jesteśmy bardzo blisko Hülkenberga, który jest na pierwszej pozycji. No i już 16 kierowców w stawce. Tam na początku tego wyścigu widzieliście jak wyglądała mapka. Jeżeli nie zdążyliście sobie zauważyć, to możecie przewinąć sobie ten odcinek. Tam zobaczycie jaki wypadek był tam w środku stawki. No i kilku kierowców z tego właśnie wyścigu już odpadło, dokładnie 6 kierowców, więc 16 kierowców jedzie dalej w tym wyścigu. Drugie okrążenie bardzo blisko jest, tutaj widzimy Hülkenberg bardzo wolno wchodzi w ten prawy, lewy zakręt, tutaj będziemy się wciskać, chyba będzie pozycja, moi drodzy, przed Hülkenbergiem, jeszcze tutaj widzimy walka, no ale jednak uda się i będzie pozycja numer 1, tak więc znakomicie jak na razie w naszym zasięgu, naprawdę znakomite punkty, po raz kolejny w zasięgu jest zwycięstwo, więc na pewno będziemy tutaj z tej okazji korzystać i postaramy się jechać jak najlepiej. Jak widzicie, odcinek macie już w całkowicie innej jakości obrazu. Mam nadzieję, że dużo bardziej wam się ten odcinek podoba, jeżeli chodzi o jakość. Tak więc, no jeżeli chodzi właśnie o jakość, no to zwiększyłem ją bardzo, bardzo mocno. I mam nadzieję, że wy także tą różnicę widzicie dosyć sporą. Tak więc nowe odcinki będą właśnie już no, lepszej jakości, dużo lepszej jakości. Będzie to dalej jakość 720 HD. 1080 myślę, że raczej jest jakością, która niekoniecznie jest często włączana, więc na razie sobie daruję. No ale jeżeli chodzi właśnie o tą jakość wideo, powinno być już coraz to lepiej. Ale powróćmy może do wyścigu. Hülkenberg na drugiej pozycji, Jenson Button dalej utrzymuje pozycję numer 3. 6 kierowców z tego wyścigu już odpadło, tak więc mamy 16 kierowców w stawce, jak na razie my na pozycji numer 1, no ale może się to jeszcze wszystko pozmieniać. Rozpoczynamy piąte okrążenie tego wyścigu, wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii, no i tutaj naprawdę może dziać się jeszcze bardzo dużo. Tak naprawdę wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii jest dosyć wyścigiem fajnym i ciekawym, no ale w poprzednim sezonie, kiedy jeździliśmy w Toro Rosso, to tak naprawdę był to dramatyczny dla nas wyścig, bardzo słabo nam wtedy poszło. Jeżeli nie pamiętacie, to możecie do tego wyścigu oczywiście sobie powrócić, ten odcinek znajduje się na moim kanale i możecie go sobie obejrzeć. No w zespole Ferrari na pewno idzie nam już dużo lepiej. Nie ukrywam tego, że tym właśnie bolidem jeździ się dużo przyjemniej. Jest już Wielka Brytania i tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy już daleko w
w głąb tego sezonu i tak naprawdę trzeba powolutku, takimi malutkimi kroczkami myśleć, z kim chcielibyśmy tą walkę nawiązać w kolejnym sezonie, z kim chcielibyśmy jeździć w zespole i przede wszystkim jaki zespół wybrać. Możecie dawać swoje propozycje, ponieważ zbliża się także wielkimi krokami tutaj tor, na którym będziemy wybierać sobie naszego rywala i pasowałoby jednak jakiegoś rywala sobie wybrać. Czy będzie to kierowca Mercedesa? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę być w Mercedesie, ponieważ jest to dużo, dużo lepszy bolid od całej stawki i tak naprawdę nie wiem, czy chcę po raz kolejny bez żadnych problemów zdobywać Mistrzostwo Świata. No zobaczymy, jeszcze jest czas, może jakiś Red Bull? No nie wiem, okaże się tak naprawdę w kolejnym sezonie i tutaj tak naprawdę będę starał się jednak wybrać taki zespół, aby było ciekawie, aby ta walka przypominała naprawdę taką mocną, agresywną walkę chłopaka, który chce osiągnąć bardzo dużo. No ale cóż, wjeżdżamy do alei serwisowej po wymianę opon, mamy dosyć dużą 5-sekundową przewagę nad Jensonem Buttonem, zobaczmy tam z tyłu, już wjeżdżają tutaj nasi rywale do alei serwisowej, no i mamy rekord okrążenia w boksach, więc zobaczmy, jaki będzie to czas, czy będzie to dużo, dużo szybszy czas od tego, który no jest 1.42.047, więc bardzo ładnie, tutaj bardzo szybko pojechaliśmy to okrążenie, no i tak naprawdę tutaj myślę, że na tym właśnie, w tym wyścigu jednak nie najważniejsze jest to, aby zdobyć najszybszy czas okrążenia, ale na pewno jest to bardzo sympatyczne. Jenson Button, 6. pozycja, on tam w boksach, myślę, że dosyć szybko jego mechanicy uporają się z nim. No i że Jenson Button jednak w tym wyścigu ma bardzo, ale to bardzo duże szanse na to, aby wskoczyć na drugą, no i trzecią pozycję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przed nami jest na pierwszej pozycji Fernando Alonso, czyli nasz kolega z zespołu, czyli Fernando Alonso, który no jednak walczy jeszcze o to Mistrzostwo Świata. On po tym wyścigu, gdyby był tam bardzo blisko czołówki, no a my byśmy w tym wyścigu wygrali, chyba jednak utrzymałby jeszcze pozycję numer 2 w klasyfikacji generalnej, zwłaszcza dlatego, że Rosberg i Hamilton, no nie wiem, co się z nimi dzieje w tym wyścigu, jest ich po prostu nie widać. Więc nie wiem, czy będzie tutaj te punkty jeszcze w stanie tutaj Rosberg albo Hamilton odrobić. Zobaczymy. 16 kierowców w stawce, więc duże prawdopodobieństwo, że któryś z tych kierowców po prostu już w tym wyścigu nie jedzie. No ale nie kraczmy tutaj, nie mówmy tutaj głośno. Myślę, że to nie jest na miejscu, aby tutaj źle życzyć Rosbergowi czy Hamiltonowi. No ale jednak każdy walczy o siebie, każdy walczy o swoją pozycję. No i tutaj myślę, że Jenson Button, czy Fernando Alonso, czy Valtteri Bottas, który jak widzimy na czwartej pozycji, także bardzo ładnie, jednak oni chcą w tych wyścigach jechać po prostu o swoje punkty. No i myślę, że tutaj bardzo, bardzo ciężko będzie Fernando Alonso tą pozycję polepszyć, ponieważ jak widzimy, Jenson Button już tutaj bardzo blisko i myślę, że jednak Fernando Alonso nie utrzyma tak dobrej pozycji. Button na drugiej pozycji, znakomicie. Sebastian Vettel, trzecia pozycja, więc nieźle. Sebastian Vettel, Hulkenberg na czwartej pozycji, więc stracił Nico Hulkenberg dosyć wyraźnie trzy pozycje, bo przecież na pierwszym okrążeniu był na pozycji numer 1. No i my bardzo ładnie, także pierwsza pozycja jak na razie jest utrzymywana i ta przewaga nad Jensonem Buttonem jest naprawdę bardzo duża. Powiedziałbym, że nawet jest kolosalna, jest po prostu kolosalna. Zobaczmy za chwileczkę, jaka będzie przewaga, jeszcze rekord z pierwszego sektora. No i myślę, że tutaj tak naprawdę no, trzeba jedynie utrzymać dobre tempo wyścigu i zobaczmy, 8,5 sekundy, naprawdę strasznie, strasznie dużo i bardzo szybko jedzie Bert, co mnie bardzo cieszy, więc po prostu polski kierowca pokazuje, moi kochani, ogromną klasę w zespole Ferrari. Tym zespołem jeździ mi się naprawdę bardzo ładnie, gładko i przyjemnie. Tak więc jaki będzie kolejny bolid, kolejny sezon? Nie wiem, czy chyba będę jednak w stanie zrobić spokojnie kolejny sezon. Myślę, że te wyścigi do gwiazdki pojawią się już wszystkie. Tak więc na pewno będę starał się rozpocząć kolejny sezon. Mam nadzieję, że tego czasu będę miał na tyle dużo, że będę mógł te odcinki ponagrywać, ale myślę, że spokojnie dam radę. No i tak więc cóż mogę powiedzieć? No, tych odcinków naprawdę jest już na moim kanale bardzo dużo. Zbliżamy się wielkimi krokami. Nie wiem, czy kiedy ten odcinek będziecie oglądać, będzie już 3000 widzów.
No, oby tak było, mam nadzieję. Kilkunastu tych widzów dziennie mi przybywa, tak więc bardzo się z tego cieszę. No i szykuję się jakimiś wielkimi krokami, specjał na 3000 widzów, więc mam nadzieję, że będzie ciekawy odcinek, że będzie się działo. Jak na razie rozpoczynamy 13. okrążenie wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Wyścig, który może no nie jest jakoś bardzo emocjonujący, wyścig, który nie zapiera dech w piersiach, wyścig, który może nie jest jakiś no wyścigiem, który bardzo długo zapadnie wam w pamięci, ale jednak ten wyścig pokazuje, że zespół Ferrari, przede wszystkim Bert, jest w stanie jechać znakomicie i ta przewaga, zobaczmy, prawie 9 sekund pod koniec tego wyścigu pokazuje, że ten bolid jest w stanie walczyć o pierwszą pozycję bez żadnych problemów w Mistrzostwach Świata. Ale moi kochani, tak naprawdę nie ma się co jeszcze łudzić. Są wyścigi, które tak naprawdę przysparzają mi bardzo dużą ilość problemów i w tych niektórych wyścigach może być tak, że po prostu nie dojadę do końca. I wtedy kierowcy, którzy będą za mną, będą mieli duże szanse na to, aby jednak w tych wyścigach odrobić bardzo dużą ilość punktów. Ostatni wyścig sezonu, tu pamiętajmy, jest punktowany podwójnie, przez co też nie będzie nam łatwo i na pewno ta walka będzie trwała do samego końca. Ja wam to mogę zagwarantować i tak naprawdę będzie się działo do samego końca, do samych ostatnich metrów ostatniego wyścigu, więc oglądajcie, łapkujcie i komentujcie te odcinki, ponieważ naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo motywujące. Ostatni prawy zakręt, taki delikatny łuk tak naprawdę i kończymy ten wyścig, jest pierwsza pozycja, no i będziemy powiększać swoją przewagę nad drugim kierowcą, czyli bodajże Fernando Alonso. Zobaczmy klasyfikację generalną. Tak więc zobaczmy, kto w wyścigu nie kończy. Maldonado, Suki, Bianchi, Magnussen, Hamilton i Romain Grosjean. Więc jednak, jesteśmy na pierwszej pozycji i traci do nas Fernando Alonso aż 101 punktów. A ja zapraszam bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia na kolejnym Grand Prix. Cześć!